ABC Zabawa prezentuje Nauka pisania liter. W tym filmie pokażemy, jak pisać litery A, O, B, C, Ci oraz D. Do nauki pisania liter potrzebujemy kartki w trzy linie. Zacznijmy od pierwszej litery alfabetu, litery A. Napiszmy dużą literę A. Haczyk, pochyła kreska w górę, pionowa kreska w dół z haczykiem i kreska pozioma. Tak wygląda duża litera A. Teraz napiszmy małą literę A. Mały brzuszek, kreseczka w dół z haczykiem. Tak wygląda mała litera A. Napiszmy jeszcze raz. Haczyk, pochyła kreska w górę, pionowa kreska w dół z haczykiem i kreska pozioma. Mały brzuszek, kreseczka w dół z haczykiem. Litera O. Literę O piszemy tak jak literę A z małą różnicą. Haczyk, pochyła kreska w górę, pionowa kreska w dół z haczykiem, kreska pozioma oraz ogonek. Tak wygląda duża litera O. Małą literę O piszemy tak jak małą literę A, tylko że z ogonkiem. Mały brzuszek, kreseczka w dół z haczykiem i ogonek. Tak wygląda mała litera O. Napiszmy jeszcze raz. Haczyk, pochyła kreska w górę, pionowa kreska w dół z haczykiem, kreska pozioma oraz ogonek. Mały brzuszek, kreseczka w dół z haczykiem i ogonek. Litera B. Napiszmy dużą literę B. Pionowa kreska w dół z haczykiem, brzuszek górny i brzuszek dolny. Tak wygląda duża litera B. Teraz napiszmy małą literę B. Kreska w dół zakończona brzuszkiem i haczyk w prawo. Tak wygląda mała litera B. Napiszmy jeszcze raz. Pionowa kreska w dół z haczykiem, brzuszek górny i brzuszek dolny. Kreska w dół zakończona brzuszkiem i haczyk w prawo. Litera C. Napiszmy dużą literę C. Duży brzuszek w lewą stronę. Tak wygląda duża litera C. Teraz napiszmy małą literę C. Mały brzuszek w lewą stronę. Tak wygląda mała litera C. Napiszmy jeszcze raz. Duży brzuszek w lewą stronę. Mały brzuszek w lewą stronę. Litera ci. Literę ci piszemy tak jak literę cy, z małą różnicą. Duży brzuszek w lewą stronę i kreseczka na górze. Małą literę ci
piszemy tak jak małą literę C, tylko że z kreseczką. Mały brzuszek w lewą stronę i kreseczka na górze. Tak wygląda mała litera Ci. Napiszmy jeszcze raz. Duży brzuszek w lewą stronę i kreseczka na górze. Mały brzuszek w lewą stronę i kreseczka na górze. Litera D. Napiszmy dużą literę D. Pionowa kreska w dół, pętelka i duży brzuszek w prawą stronę. Tak wygląda duża litera D. Teraz napiszmy małą literę D. Mały brzuszek w lewą stronę i kreska z haczykiem. Tak wygląda mała litera D. Napiszmy jeszcze raz. Pionowa kreska w dół, pętelka i duży brzuszek w prawą stronę. Mały brzuszek w lewą stronę i kreska z haczykiem. W następnym odcinku pokażemy, jak pisać kolejne litery alfabetu. Do zobaczenia! Kliknij tutaj, żeby oglądać więcej bajek.